Jak przebiega uroczystość peregrynacji relikwii Jana Pawła II w Waszej szkole? To znaczy decyzją zarządu rodziny szkół Jana Pawła II otrzymaliśmy informację o tym, że relikwie będą nawiedzały parafie i szkoły na terenie diecezji kaliskiej. Wczoraj, czyli 5 lutego, przedstawiciele społeczności szkoły imienia Jana Pawła II w Lamkach odbierali relikwie z gimnazjum imienia Jana Pawła II w Odolanowie. Zostały relikwie stamtąd przewiezione do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich i tam wczoraj o godzinie 18:30 odbyła się msza święta, uroczyste wprowadzenie relikwii do świątyni, następnie wieczornica w wykonaniu uczniów zespołu szkół w Lamkach, czas adoracji, apel jasnogórski, wspomnienie świętego Jana Pawła II, czuwanie, modlitwa, śpiew i o godzinie 21:37, a więc w godzinę śmierci Ojca Świętego, wszyscy wyszliśmy przed kościół, ułożyliśmy piękny krzyż przy krzyżu misyjny ze zniczy, czyli zostawiliśmy światło dla Ojca Świętego. Dziś, 6 lutego, od godziny 8:15 mamy relikwie w szkole. Ksiądz proboszcz Jacek Bochniak, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich, przywiózł nam relikwie. Uroczyście wprowadziliśmy je do szkoły i po krótkim apelu wspólnym dla całego zespołu szkół w Lamkach następuje cicha adoracja poszczególnych klas, modlitwa, też wspólny śpiew dzieci z wychowawcami. Do godziny 12 nastąpią takie właśnie spotkania uczniów z relikwiami. Następnie o godzinie 13 odbędzie się uroczysta msza kończąca nawiedzenie relikwii w szkole w Lamkach. Udamy się na mszę do Gorzyc Wielkich. Tam pożegnamy relikwie i przekażemy zespołowi szkół w Ociążu. Cieszymy się bardzo, że wspólnie z nami, z uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły podstawowej i gimnazjum są również przedszkolaczki z publicznego przedszkola imienia Wróbelka LMLK w Lamkach. Właśnie w tej chwili przyszli na cichą adorację, ale z cichej adoracji jak to maluszki przeszli do wspaniałego, wesołego śpiewu, bo z Ojcem Świętym tak właśnie można się bawić. Uczniowie szkoły i gimnazjum przeżywali również w ciszy adorację, ale także był śpiew, były spotkania, były ciche przemyślenia, wspólna modlitwa. Cieszymy się, że wspólnie wszyscy